W tym filmie zrobimy sobie kilka przykładów, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, co to znaczy dodawać i odejmować liczby dodatnie i liczby ujemne. No i tutaj będę robił różne przykłady i zachęcam Cię za każdym razem, jak robię nowy przykład, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samemu rozwiązać zadanie. No to zaczynamy. Pierwsze zadanie jest takie. Powiedzmy, że mam taki przykład. Minus 1 równa się 7. Odjąć i tutaj mamy puste pole, gdzie mamy wstawić jakąś liczbę, tak, żeby dostać poprawne równanie. No to co tutaj trzeba wstawić? To co, co trzeba odjąć od 7, żeby dostać minus 1? Może ja zrobię tak, że tutaj sobie wkleję oś liczbową i posłużymy się tutaj osią liczbową jako taką pomocą. No dobrze, no to zaznaczymy. Minus 1, gdzie jest na osi liczbowej? Minus 1 na osi liczbowej jest tutaj, tu mamy minus 1. A 7 na osi liczbowej znajduje się tutaj. Tutaj mamy siódemkę. No i teraz zaczynam od siódemki i mam dojechać do minus 1. To o ile muszę się przesunąć? Policzmy. Zaczynam od siódemki i przesuwam się o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli o 8 jednostek przesunąłem się w lewo, czyli odjąłem 8 jednostek. Czyli tutaj muszę wstawić 8. 7 odjąć 8 to będzie minus 1. Dobra, zróbmy następny przykład. Powiedzmy, że mam takie zadanie. Minus 10 dodać puste pole to jest minus 5. No i trzeba tutaj uzupełnić to puste pole. No to znowu wkleję tutaj sobie moją oś liczbową. I popatrzmy, jak to na osi liczbowej będzie wyglądało. Zaczynam od minus 10. Minus 10 na osi liczbowej znajduje się tutaj. No, a mam dojechać do minus 5. Do minus 5 mam dojechać, a minus 5 jest tutaj. To o ile muszę się przesunąć? No to sobie teraz to obliczymy. Przesuwam się o 1, 2, 3, 4, o 5. I to o 5 jednostek w prawo się muszę przesunąć, czyli muszę dodać 5 do minus 10, żeby dostać w wyniku minus 5. Czyli, czyli tutaj muszę wpisać minus 10, dodać 5 równa się minus 5. No i to się zgadza. Muszę do minus 10 dodać 5, żeby dostać w wyniku minus 5. No dobra, fajna jest zabawa, więc zróbmy więcej przykładów. Powiedzmy, że mam takie równanie. 4 równa się minus 2, dodać i tutaj mamy puste pole. Co tutaj trzeba wstawić? Może już wiesz, a jak nie, no to wklejmy sobie znowu oś liczbową i na osi liczbowej to rozwiążemy. Czyli mamy tutaj liczbę 4. Czwórka na oś liczbowej znajduje się tutaj. Tutaj mamy czwórkę. A tutaj drugą naszą liczbą jest minus 2. Minus 2 na osi liczbowej znajduje się tutaj. Tu mamy minus 2. No i zaczynamy od minus 2. I chcemy dojechać, żeby w wyniku dostać 4. No to o ile musimy się przesunąć? Zobaczmy. Widać, że będę musiał się przesuwać w prawo. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 jednostek w prawo. Czyli musiałem dodać 6 do minus 2, żeby w wyniku dostać 4. Czyli minus 2, dodać 6, to będzie 4. No dobra, zróbmy jeszcze jeden przykład, żeby to lepiej sobie przećwiczyć. Powiedzmy, że mam takie działanie. 6, dodać. No i tutaj zostawiamy sobie puste pole do uzupełnienia i ma wyjść minus 8. To co tu trzeba dodać do 6, żeby dostać minus 8? Zobaczmy. Znowu tutaj wkleję oś liczbową, bo wydaje mi się, że tak najlepiej będzie widać, jakie to jest proste, to dodawanie i odejmowanie, czyli jakie tutaj mamy liczby. Mam tutaj liczbę 6 i to ma być mój wynik. Nie, od 6 zaczynam, czyli od 6 zaczynam, tutaj jest 6, a wynikiem ma być minus 8, mam dojechać do minus 8. Minus 8 to będzie tu minus 6, minus 7, minus 8, tutaj będzie minus 8. No to. Co muszę dodać do 6, żeby dostać minus 8? No widzę, że tutaj muszę się przesunąć w lewo i to o, o dosyć dużo muszę się przesunąć w lewo. A o ile? No to policzę teraz. Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 14 jednostek muszę się przesunąć w lewo. Jak przesuwam się w lewo, to znaczy, że odejmuję 14 jednostek od 6. Od 6 muszę odjąć 14 jednostek. Ale tutaj mam napisane plus, że mam coś dodać. No to co ja mam dodać do 6, żeby dostać minus 8? Muszę dodać liczbę minus 14. Gdyby tutaj był minus, no to bym po prostu w pustym polu wpisał 14. A ponieważ jest plus, to muszę tutaj w pustym polu wpisać liczbę ujemną równą minus 14. Tutaj wpisuję liczbę minus 14 i 6 dodać, dodać minus 14 to będzie minus 8.